przed nami wielki pojedynek 10 września 2011 roku na stadionie Wrocław. Wielka walka o Mistrzostwo Świata w wadze ciężkiej organizacji WBC. The Challenger Tomasz Adamek kontra aktualny mistrz świata Ukrainiec Witalij Kliczko. Jest prezes Rady Nadzorczej Stadionu Miejskiego. Szukamy teraz swoich miejsc. Pan prezydent Rafał Dudkiewicz, pan Michał Janicki, jest Michał Drill. Dzisiaj Tomasz Adamek widzi, że elegancki w garniturze. Zygi Rozalski, serdecznie zapraszamy do nas. Tati Duwa. Witalij Kliczko jest z nami. Dzień dobry. Tom Leffler, Bert Bente. Już za nami i za nami, proszę Państwa, pierwszy uścisk, także... Pamiętacie Państwo, że obiecaliśmy, że walka będzie. Walka jest. Chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy pomagali. Dziękuję firmie SMG, dziękuję wszystkim organizatorom i oczywiście dziękuję Tomkowi Adamkowi, dziękuję panu Kliczko. To jest wrocławski krasnoludek, który dźwiga mistrzowski pas bokserski. Dwa prezenty dla dwóch wielkich bokserów. Tomku, dla ciebie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Chciałem powiedzieć, ponieważ dzisiaj jestem często pytany po informacji o odwołaniu imprezy w Gdańsku. My mamy jeszcze 3 miesiące czasu. Będziemy gotowi dużo wcześniej. Jeszcze w sierpniu ksiądz Wrocław rozegra pierwsze swoje spotkania na nowym stadionie. I walka, która mam nadzieję będzie największym wydarzeniem sportowym tego roku, może nie tylko tego roku, odbędzie się na naszym stadionie i będzie wielkim sukcesem i sportowym, i miasta. Dziękuję bardzo. Kiedyś opiekun Andrzeja Gołoty, dzisiaj wielki przyjaciel, drugi tata Tomka Adamka, Zygi Rozalski, Zygi Promotion. Zygi, dzień dobry, witamy Cię. Prosimy o kilka słów. Dzień dobry Państwu. Ja z Tomku pracuję od jego pierwszego dnia w Stanach. No, dokonaliśmy dobrych sukcesów, dwa mistrzowskie pasy. No i teraz próbujemy o trzeci z panem Witalem. Pan Witali jest to legenda, jest to super champion. Jego będzie bardzo ciężko pobić, ale Tomek ma dużo szczęścia i zawsze jakoś to zrobi, że wygra. No i przyniesie, będzie to pierwszy polski mistrzostwo świata, ciężkie, ale mamy. Dziękuję bardzo. Witam Was wszystkich gorąco. Powiem szczerze, nigdy nie myślałem, że będzie mi dane walczyć w wadze ciężkiej o pas mistrzowski, to jeszcze na wielkim stadionie. Jestem przekonany, że będzie pełny, że dam świetne widowisko, bo tak już jestem. Może mały, mówię mały heavyweight, ale zadziorny i który szedł jak burza wady ciężkiej, wygrywał wszystkie walki. Ale też dziękuję całemu teamowi Kliczko, że szybko dowiadaliśmy się. Praktycznie wszystko jest przygotowane, także przed czas na promocję, czas na przygotowania. Ja zrobię wszystko, by zostać mistrzem świata, obiecałem to kibicom. I cóż więcej powiem, zapraszam Was wszystkich serdecznie. Adamek pokaże swoje góralskie pięści i świetne widowisko dla Was wszystkich. Dziękuję serdecznie. Tyle Challenger Tomasz Adamek, a teraz głos ma Panie i Panowie aktualny mistrz świata, jeden z najwybitniejszych pięściarzy w historii królewskiej kategorii, mistrz świata organizacji WBC, Ukrainiec Witalij Kliczko. First of all, I'm very happy to be in Poland again. I'm first time here in Wrocław, very nice city, great people, and I'm very happy to be here today. And big regards for everybody who likes sport, who likes boxing, and I'm more than sure this press conference is just first step before the big fight. Mistrz Witalij Kliczko i challenger Tomasz Adamek. Boxing position, please. Like your brother and David, and face to face, please, guys. 10 minutes. Let us go. Face to face. Okay.
Panie prezydencie, proszę się uśmiechnąć! Mogę to przyjść? Pan kiedykolwiek myślał o tych kobietach, które siedzą i z podziwem patrzą na pana? Ja tylko moje pomyślenie o kobietach ma żyć nie mogę, bo mam żonę i dwie córki, tak 15 lat małżeństwa. Ale kocham te wszystkie panki, które przyszły na moje walki, bo od najmłodszych do najstarszych jest ich mnóstwo. Oh!